when it's just you, well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. No i przyszedł krwawy poniedziałek, czarny poniedziałek, jak zwał, tak zwał, spadki na rynkach. Nie tylko na krypto, ale też na rynkach przede wszystkim S&P 500, Nasdaqu, na DAX-ie, na wszystkich tych rynkach. Dzisiaj mamy krew. Krew zresztą leje się od kilku dni na tych pozostałych rynkach. Natomiast te krypto jakoś sobie tuptało powoli do góry. I delikatnie na te kilka dni oderwało się od tej korelacji między właśnie chociażby S&P 500, do którego jest najczęściej przyrównywane, a dzisiaj, tak jak to standardowo bywa, jak tam pojawiają się spadki większe, kontynuacja tych spadków jest, no to krypto nie ma opcji, żeby się obroniło. I jak słyszycie nadal takie teksty, że krypto to jest ta bezpieczna przystań, że to was uchroni przed spadkami na rynkach, jak na akcjach będzie szło wszystko w dół, to wszyscy będą Bitcoina kupowali. No nie, tak nie jest. No tak się dzieje zawsze po prostu. Nie wierzcie w to, że ludzie zaczną skakać do kryptowalut albo do w ogóle jakichś altcoinów, bo kupowanie altcoinów w tym momencie to jest obcinanie sobie samemu kapitału, bo altcoiny jeszcze bardziej zawsze dostają po tyłku niż chociażby Bitcoin, tak? Patrzę na rynek, zresztą widzicie, o czym dzisiaj będziemy gadać, więc czytać umiecie. Icon, gra na NFT, akcji, no i właśnie o tych spadkach sobie porozmawiamy. No i przejdźmy na CoinGecko i widzicie, Bitcoin 3,8% w dół. Za to Ethereum na przykład 9,3%, na przykład Polkadot 13,4%, na przykład Binance Coin 13,2%, Chainlink 12,3%, Chainlink już poniżej 9 dolarów, 8,80, Cardano 12,3% w dół, Tron 6,4%, co tu jeszcze mamy z takich dużych spadków, NIO 17% w dół, Tezos 13%. No wszyscy, którzy grają po prostu w tym momencie na shorta, zarobieni, ucieszeni, natomiast większość rynku nie gra na dźwigni i większość rynku chce, aby te kryptowaluty w swojej normalnej wycenie szły do góry. Niestety znowu mamy tutaj korektę. Przejdźmy sobie na wykres chciwości i tutaj jeszcze tych spadków nie odnotowaliśmy. Ten wykres aktualizuje się za 9 godzin i w tym momencie myślę, że spadniemy z 48 punktów na, nie wiem, 42-43. Zaliczymy dość mocny spadek. To jeszcze nie jest tutaj uwzględnione, ale na pewno jeszcze to będziemy widzieć. Przejdźmy sobie na taki dokładniejszy wykres Bitcoina. I tak, to jest ta długa linia trendu spadkowego. Wybiliśmy ją, mieliśmy fajne wzrosty, później oczywiście znowu spadek. I teraz, tak jak mówiłem wam, że byki wspinają się po schodkach i delikatnie wchodziliśmy sobie do góry. No a niestety niedźwiedzie skaczą z okna. No i zobaczcie, jeden dzień, potężny wyskok, kilkaset dolarów. No prawie z 11 tysięcy dolców spadliśmy na 10,300, teraz mamy 10,400 na Bitcoinie. Co to jest ta żółta linia? Ta żółta linia to jest EMA 200, czyli po prostu średnia klocząca 200-dniowa. Jest to taka średnia, która często była respektowana przy na przykład zachowaniu trendu albo przy jakiś opór dla Bitcoina lub na przykład jako takie miejsce, do którego Bitcoin próbuje dojść. I jeżeli się przez nie przebił, no to właśnie mieliśmy dalsze wzrosty, jeżeli się odbił, no to dalsze spadki. Tak to przeważnie było. No i w tym momencie ten EMA mamy na wysokości 9782 dolary. Zapewne może dzisiaj do tego nie dojdzie, więc jutro na przykład to będzie około 10 tysięcy dolarów. W tym momencie, jak przebijemy tą linię, oczywiście, no to jest to jakieś kolejne potwierdzenie według analityków technicznych, że te spadki będą kontynuowane nadal. No cóż, przejdźmy sobie na wykres dominacji Bitcoina. No i tutaj mamy potwierdzenie tych spadków, czyli to, co wam mówiłem, że jak rynek spada, altcoiny spadają, no to kapitał ucieka do Bitcoina i zobaczcie, mamy ponownie wzrost dominacji Bitcoina na rynku, 62% prawie, tutaj akurat odwrócona głowa z ramionami, taka klasyczna formacja, powinna właśnie to, powinniśmy z tej formacji wyjść górą, no i jak na razie tak się dzieje, potwierdzenie będzie po przebiciu oczywiście ramienia drugiego. Przejdźmy sobie na wykres S&P 500, no i tutaj zobaczcie, otworzyła się luka spadkowa i ta luka jest, znaczy ten spadek jest kontynuowany, jak na razie 3238 punktów, Przebiliśmy już to, co wam mówiłem, czyli te ATH z lutego, które było na wysokości gdzieś tam 3400 punktów. Przebiliśmy to już o prawie 120 punktów. No i te spadki jak na razie są nadal kontynuowane. Co to oznacza dla nas? Jeszcze zetknijmy sobie na wykres Nasdaqa. Nasdaq, czyli te spółki z sektora technologicznego, tak samo jeszcze większe spadki od swoich szczytów, ale do ATH jeszcze lutowego tu im jeszcze sporo brakuje akurat. Co to oznacza dla nas? Oznacza to dla nas, że jeżeli obydwa te wykresy, szczególnie ten, jeszcze bardziej się zawali, nie mówimy tu o DAX-ie, czyli o tych giełdach niemieckich, bo to jest mniejsza część rynku całego, wszyscy patrzą na S&P 500, jeżeli to się załamie, jeżeli zobaczymy spadek poniżej 3000 punktów, 2800 punktów,
to nie zdziwcie się, jak Bitcoin wróci do tej strefy 9 tysięcy. Nie zdziwcie się, jak zobaczymy, nie wiem, 7,5 tysiąca, 6 tysięcy dolarów. Raczej nikt z osób, które gdzieś tam śledzą rynki, nie przewiduje powtórki z marca, czyli takich gwałtownych spadków. Tak samo na S&P 500, nikt nie przewiduje takich spadków. Raczej będzie to głębsza korekta, czyli korekta gdzieś tak, jak powiedziałem, w okolicy na przykład 3000 punktów i od tego dopiero powolne odbijanie się. Raczej nikt nie przewiduje takich potężnych spadków. Popatrzcie jeszcze, tutaj jest jedno takie zdjęcie, które pokazuje właśnie, jak w latach elekcji prezydenta w Stanach Zjednoczonych zachowywały się giełda i indeks S&P 500. To jest właśnie wrzesień i to jest październik. W listopadzie teraz mamy właśnie wybory, przeważnie też tak to wyglądało. No i zawsze w tych miesiącach tutaj, jak widać, te spadki były na giełdach. Czyli to nie jest nic nowego. Te spadki, wiele osób mówiło, że zaczną się dopiero po wyborach, czyli w listopadzie. Natomiast to historycznie jest pokazywane i to pokazuje się, że te spadki właśnie nadchodzą we wrześniu i w październiku. No i teraz mamy powtórkę z tej całej zabawy, więc zobaczymy jeszcze, co się stanie, ale co Wam radzę? Osobiście, tak po prostu od siebie, nie musicie oczywiście tego słuchać. W szczególności, tak, nie kupować teraz altcoinów. Ktoś mówi, a bo są tanie, bo tam spadło 15%. Zobaczcie, jak jeszcze spadnie Ci o 20%, to będziesz mówił, a teraz to nie kupuję, bo teraz to już leci do zera. To kup wtedy dopiero. Poczekaj, trzymaj się, poczekaj na jakieś odbicie. Chociaż oczywiście zaraz tu się znajdzie jakiś znawca, który się znalazł pod ostatnim filmem. Jak mówiłem o tym, że poczekajcie, co zrobi S&P 500, bo jak się posypie, to Bitcoin i reszta kryptowalut też się posypie i będziesz mógł kupić taniej. Ale czekajcie, no gdzie jest ten mistrz? 338 dolarów za Ethereum. Gdzie jest ten mistrz z komentarzy, co mi mówił, a widzisz, jak jesteś głupi, czemu nie kupowałeś Ethereum po 360, bo przecież S&P 500 nie zaliczyło takiej dużej korekty, nie? No to spoko, siedź sobie teraz na stracie. Ja odkupiłem za część wtedy kapitału, to mówiłem Wam, po 300, nie wiem, 40, 350. Sprzedałem ponownie to, bo widziałem, co się dzieje teraz na rynkach i siedzę w Tetherze po prostu. No i zobaczymy, gdzie będziemy może mogli to odkupić. Na razie, tak jak powiedziałem, na pewno nie kupować żadnych altcoinów, bo po prostu na tym źle wyjdziemy. Chyba że będzie jakiś, nie wiem, news, potężny news dla jakiegoś projektu, no i poleci jakaś chwilowa pompa. Jak się załapiecie na to, spoko, możecie coś tam zarobić. I najbezpieczniej oczywiście teraz siedzieć w Tetherze, czy tam w USDC, czy tam w jakimś True USD, czyli po prostu w stablecoinie albo w DAI. No i poczekać na rozwinięcie rynku, na to, co się stanie, nie? Jest to najbezpieczniejsza teraz kwestia. Na pewno nie wchodzić w jakieś standardowe altcoiny, bo po prostu na tym zwyczajnie stracicie. No i to jest może dla teraz osób, które mają BuyDAO zakupione, tak jak ja na przykład, mają teraz w ciągu kilkunastu dni wejść właśnie na rynek niby BuyDAO, na Uniswapa. Plusem będzie to, że transakcje na Ethereum powinny stanieć, no bo będzie mniej tych transakcji dokonywanych na Uniswapie. Minusem jest tego taki, że będą w negatywnym sentymencie na rynku, czyli jak jest negatywny sentyment, to ludzie raczej nie chcą kupować projektów ICO albo takich świeżo po ICO, bo chcą poczekać na to, co się globalnie na rynkach stanie, a nie po prostu będą ślepo inwestować w jakiś taki tutaj nowy projekcik, nie? Więc to nie będzie na pewno dobry moment na to, aby te BuyDAO zostało wypuszczone. Chociaż wiecie, boty, hype na około tego projektu, tam 6700 ponad osób na Telegramie, cały czas to przybywa. Może gdzieś ten projekt wypnąć, ale jak jeszcze parę dni temu, jak był ten pozytywny sentyment, liczyłem na ten 1 dolar, gdzieś tam chwilowy wystrzał, bo po prostu ludzie by się tak na to rzucili, to teraz jak zobaczymy 20-30 centów, to myślę, że to będzie max z tego, co można zobaczyć i to i tak będzie, myślę, dobra cena. No oczywiście to jest tylko moje prywatne zdanie. Czy tak się stanie? Cholera wie, nie? Także patrzcie jeden z drugim na to, co się będzie działo na rynku. Nie róbcie pochopnych żadnych decyzji. No i tyle. Dobra, przejdźmy sobie do informacji troszkę z kryptowalut. Aha, jeszcze właśnie, co do tego S&P 500, to zobaczcie, Fed wstrzymał trochę politykę druku tych pieniędzy, no i troszkę to zawiesił. Natomiast w tym tygodniu strona Macronext, to jest taka strona z kalendarium, gdzie pokazują najważniejsze wydarzenia z różnych krajów na świecie itd., itd. Pan Jerome Powell będzie miał 4 razy wystąpienie w tym tygodniu. Z Fedu, to jest gościu z Fedu właśnie. O 16 dzisiaj, jutro o której?
o 16:30 tak samo i chyba właśnie 4 dni w tygodniu będzie w tym tygodniu wystąpienie tutaj znowu, widzicie, z Fedu i będzie mówił, że wszystko jest ok i gospodarka to wytrzyma, nie załamujmy się, nie? Także no, Fed tu próbuje latować chyba dupę Trumpowi właśnie tymi wystąpieniami i gdzieś tam trzymać tą gospodarkę w ryzach. No, a gospodarka jednak swoją i giełda swoją, czyli te akcje nam tutaj niestety, ale spadają. Dobra, przejdźmy do kryptowalut. Pytaliście się ostatnio, ktoś mnie się pytał na Discordzie i w komentarzu na YouTubie, co z Iconem, bo gdzieś tam wzrusza, że będzie Icon 2.0, w wersji 2.0 i czy będzie hard fork, czy trzeba coś z tymi tokenami zrobić. Z tego, co ja wyczytałem, na ich oficjalnym Medium, które wyszło, ile to, 4 dni temu wyszła informacja, przedstawiają właśnie nową wersję Icona, Icon 2.0, opartą na architekturze Go, czyli na języku Go. To jest ten język, który stworzył Google. Oni wcześniej byli napisani w języku Python, teraz przechodzą na Go. Go jest bardziej rozwinięty, bardziej do zastosowań właśnie blockchainowych, według nich i tak dalej, i tak dalej. Mają tu wprowadzić, mają tu już zaimplementowaną podobno interoperacyjność, czyli możliwość połączenia Icona pomiędzy różnymi blockchainami. Będzie to można być w tym ich systemie właśnie jakimś walidatorem, z tego co wyczytałem. I za potwierdzanie tych transakcji jakoś między różnymi blockchainami będzie można dostawać dodatkową prowizję. Nie wiem, czy będzie to przeznaczone tylko dla tych 100 walidatorów głównych, jak to jest w tej sieci, czy każdy takim będzie mógł zostać. Na pewno albo można to tutaj doczytać, albo oni powiedzieli, że to jeszcze nie są wszystkie informacje, które przedstawili, ale już chcą się pochwalić tym, że ten Icon 2.0 już jest praktycznie gotowy i oni już przeszło rok temu zaczęli to pisać i teraz jest już w 100% gotowy, za niedługo będzie przejście na to, ale z tego co mówili, nie będzie żadnego hard forka, nasze tokeny zostaną tak jak było, nie trzeba będzie nic kompletnie robić, jeżeli nie jesteście walidatorami, więc wszystko będzie ok i z tego co tutaj jest w tym artykule napisane, żadnego hard forku nie będzie. Tu jest, o, widzicie to napisane, Icon 2.0 przyjdzie ze standardem interoperacyjności, feature, który będzie wspierał działania między różnymi właśnie chainami i właśnie będzie wspierał też jakieś rozwiązania DeFi-owe, więc Icon też się podłącza pod ten trend DeFi-owy i też chcę tutaj troszkę tego tortu dla siebie uczknąć. Dobrze, oczywiście linki wszystkie z tego co mówię w opisie tego filmu, także tam możecie te informacje znaleźć. Mówiłem wam wczoraj jeszcze o NFT tych projektach, czyli tych projektach, tokenach unikatowych opartych na Ethereum ERC-721. No i w ogóle od dwóch chyba lat, tak mi się wydaje, że od dwóch lat istnieje sobie taka gierka Axie Infinity. Jest to gierka, gdzie macie swoją drużynę stworzoną z takich stworków, takich postaci. Każda z nich ma jakieś tam statystyki i tak dalej, i tak dalej. No i te oczywiście stworki można wykluwać i sprzedawać je na markecie. Na markecie to wygląda mniej więcej tak, że takie stworki, o tu jest marketplace, takie stworki idzie kupić najtaniej za $17. Jak przejdziemy sobie najdrożej, to oprócz tych takich z chorymi cenami, no to można to kupić, highest ID, highest price, a nie ID. To można to kupić, a tutaj ktoś dał za 5000 Ethereum, ale za 700 Ethereum ktoś sprzedaje, za 300 Ethereum, za 200 Ethereum, 160 Ethereum, 152 Ethereum. No oczywiście sądzę, że nikt aż takich nie kupi, ale widziałem tam najdroższe sprzedaże po kilkanaście, kilkadziesiąt Ethereum nawet, nie? Na czym to polega? No, polega to na tym, że musicie wy kupić sobie trzy takie stworki, bo minimum jest właśnie trzy stworki zakupić, żeby można było w tym uczestniczyć. I gracie sobie w tą gierkę, macie tutaj dwa tryby. Jeden tryb to jest taka gra jakby z komputerem, za to dostajecie tokeny SLP, czyli Small Liquid Potion, coś takiego. I tam jest ograniczona ilość gier dziennie, chyba 5 gier. I możecie nieograniczoną ilość gier rozgrywać z przeciwnikami, z innymi ludźmi. No tylko oczywiście problem jest taki, że dostajecie tylko za wygraną grę te potiony, te kryptowaluty. A oczywiście z innym przeciwnikiem, z innym człowiekiem jest ciężej wygrać, jeżeli nie macie fajnych tych stworków, nie? I możecie też tu sobie rodzić, jakoś, ja nie jestem ekspertem w tej grze w żaden sposób, rodzić jakoś małe stworki za tokeny. Możecie wykluwać te stworki, no a jak się wykluje wam jakiś super fajny stworek, no to możecie sprzedać za grubą kasę, nie? Na to hype był 2 miesiące temu. Gdzieś to u mnie na Discordzie chodził ten temat tych tokenów SLP. Wcześniej one kosztowały w ogóle śmieszne pieniądze, nagle urosły potężnie, teraz kosztują chyba 3 centy coś. Ogólnie podobno dziennie, jak sobie tak gracie, tak full etatowo powiedzmy, można wyciągnąć przy tych cenach tego tokena obecnie około $30, nie? Już widziałem gdzieś po internecie jakieś boty do tego, że ktoś tam za was klika,
tą rozgrywkę i tak naprawdę zostawiacie włączony telefon, chyba też jest, na komputer i ktoś i za was to bot robi po prostu klika i sobie zarabiacie tam dodatkowo kasę dziennie, nie? Oprócz tego właśnie zbieracie te tokeny, te SLP, możecie je sprzedać normalnie na blockchainie lub za nie możecie po prostu wykluwać te kolejne postacie, jak wam się swarci po prostu i znajdziecie jakiegoś super stworka, to go sprzedacie za ileś itilium, nie? Także taka ciekawostka, natomiast no, problem oczywiście jest taki, że jest to oparte na itilium. Wiadomo, że opłaty transakcyjne w Ethereum są dość drogie. No jakbyście mieli zapłacić 10 dolarów za wyciągnięcie 20 dolarów z tej gry, no to jest bez sensu. Więc najlepiej jak ktoś gra, to nazbierać sobie tych tokenów sporo i dopiero je wyciągnąć. Jak chcecie się dowiedzieć, jak w to grać, to tutaj jest taki gościu na YouTubie, Kagian, nie wiem jak to przeczytać. Widziałem u niego parę filmików, on tutaj dość dużo w to gra, ma jakieś tutoriale i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam do niego, żebyście zobaczyli, jak ta gierka wygląda. Normalnie ona wygląda tak, macie tutaj swoje stworki, tu przeciwnika, no i sobie strzelacie, macie jakieś tam ataki, uzbrojenie, możecie zmieniać, coś tam zostać. Ciekawa gierka, grałem kiedyś w coś tam Kings, coś tam, możecie u mnie znaleźć jakąś tą grę na kanale na YouTube, chyba z 2 albo 3 odcinki na ten temat nagrałem, a tamta gra była zdecydowanie bardziej toporna, mniej rozwinięta i taka nudniejsza niż to, co tutaj się właśnie dzieje. Przechodząc do tych tokenów NFT, to dwa linki jeszcze wam chcę podesłać. Jeden to jest nft.com. Jest to po prostu taka lista projektów NFT. Możecie sobie to pofiltrować po typie tej gry, czyli użyteczność gry, zbierane te tokeny i tak dalej. Chcę zobaczyć, jakie tu są wolumeny, jakie w ogóle takie projekty istnieją. Najwyżej wyceniany teraz projekt, czyli posiadający największy wolumen, ma CryptoPunks. Tam zbieracie takie 24-pikselowe obrazki. Te obrazki też są generowane za pomocą jakichś tych tokenów i tak dalej. Ludzie też tam jakieś chore pieniądze za to dają. No, większość z was, ja rozumiem, może tego nie szczaić, nie? Natomiast zobaczcie, tak jak mówiłem już wam kilkukrotnie o tych wszystkich ciuchach streetwearowych. Macie jakąś bluzę. Ona obiektywnie jest brzydka, albo przynajmniej nijaka. A ona kosztuje na przykład 4000 dolców, bo gdzieś z tyłu ma napisane po prostu, nie wiem, jakaś tam marka, nie? I ludzie za to tyle po prostu dają. Także jeżeli ktoś tutaj daje za jakiś obrazek na komputerze ileś Ethereum, albo za jakąś mapeta w grze ileś Ethereum, to po prostu nie dziwcie się, po prostu tak jest, nie? Niektórzy ludzie tym się jarają, niektórzy uważają to po prostu za jako inwestycję, że mogą to sprzedać później za większą kasę, także tak po prostu jest i tyle. I drugą taką stroną jeszcze jest OpenSea, to jest taki chyba najstarszy ranking w ogóle takich tokenów NFT. Też możecie tutaj znaleźć różne projekty związane z tym rynkiem i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, tutaj można tak samo kupować te karty kolekcjonerskie na przykład do projektu MIM, to zapraszam, żeby sobie wejść i prześledzić to, co tu się dzieje. Widzicie, jarają się ludzie, że MIM urósł 1300%, a tu jest jakiś projekt Async Arc urósł 2400%, nie? 7-dniowa zmiana, zobaczmy, co tu jeszcze urosło najbardziej. Dracons 242000%. No, także tego 32000%, 8200%. No, dzieje się na tym rynku NFT i on zaczyna tak przechodzić coraz bardziej właśnie do mainstreamu. Teraz widziałem na bitcoin.pl, chyba ktoś rzucił nawet artykuł o tym. Także no, na pewno to jest jakiś teraz kolejny mini trend w tym całym rynku DeFi-owym, chociaż to z DeFi-em ma tyle wspólnego, że możecie, no, są jakieś fizyczne dobra, które możecie kupić za te tokeny ERC20, ERC721, tak jak mówiłem, te buty na przykład, czy wino, więc jakieś to połączenie tych finansów zdecentralizowanych, opartych właśnie na Ethereum, ze światem z rzeczywistym jest. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z takimi tokenami, jak mapetami, jak są te EXI, nie? Bo to nie jest w żaden sposób fizyczne, a pod DeFi się tylko gdzieś tam podpina. No ale nieważne. Z tego rynku całego ja jeszcze pomyślałem sobie, że zadałem wam takie pytanie na Twitterze. Jak ktoś mnie jeszcze nie followuje na Twitterze, to zapraszam. Ostatnio, jak o tym powiedziałem, to 50 osób przyszło, więc super, dzięki bardzo wszystkim followującym. Zadałem wam pytanie, czy z was ktoś może zna takie projekty podobne do MIM lub Rarible, ale na sieci Tron. Dlaczego? Dlatego po prostu, że sieć Ethereum jest droga. A na Tronie moglibyśmy to praktycznie za darmo robić. Takie właśnie mapety, maskotki, jakieś gierki i tak dalej. Tron też ma token TRC721 na tych samych zasadach jak na Ethereum, bo oczywiście skopiowane, nie? Więc fajnie by było znaleźć taki projekt. Może jeszcze gdzieś tam, kiedy on jest ukryty. Ja szukałem osobiście przez ostatnie 1,5 dnia. Nie umiałem tego znaleźć. Może ktoś z was przypadkiem zna taki projekt.
Warto by było się pewnie takim projektem zainteresować, jakby był gdzieś na dołkach, tego może skupić, wypromować go gdzieś na Twitterze, no i może byśmy na tym jakoś zarobili. Tu mówię czysto spekulacyjnie, tak, czy znacie po prostu taki jakiś projekcik, nie? Dobra, z ostatnich rzeczy, skąd te loga Twitter, Facebook i tak dalej, tu chcę powiedzieć słówko tylko o algorytmie YouTube'a, że algorytm YouTube'a zdecydowanie lepiej promuje na przykład moje filmy, albo je pokazuje i tak dalej, jeżeli wchodzicie na dany film z na przykład mojego odnośnika, którego wrzucam na Twitterze zawsze, czyli jak wrzucam na Twitterze link do filmu, to lepiej YouTube patrzy na to, jeżeli wchodzicie z zewnętrznych źródeł, takich jak na przykład Twitter. Na Discorda zawsze wrzucam film po opublikowaniu, to jak wchodzicie z Discorda, jak wchodzicie z Facebooka. Lepiej na to YouTube patrzy, bardziej te filmy promuje i te filmy docierają do większej ilości osób. Także jeżeli na przykład widzicie film u mnie na Twitterze i tak samo dostaliście powiadomienie na YouTubie, a macie otwarte obydwie te strony, to przełączcie się na Twittera, jeżeli możecie, i kliknijcie ten film stąd. Dlaczego? No tak jak powiedziałem, żebym gdzieś ten kanał był bardziej promowany. Tak niestety chore są algorytmy YouTube'a, no i niestety, jak tam ktoś chce pomóc, jak komuś nie robi to problemu, to kliknijcie raczej ten film z zewnętrznego źródła niż samego YouTube'a. Oczywiście nie namawiam was do niczego, nie? Jak tam macie otwarty YouTube'a i pojawia się wam nowy film, no to klikajcie po prostu, obejście go, nie? Bo się może czegoś ciekawego dowiecie. Ale jak mówię, macie do wyboru, skąd ten film otworzyć, to spróbujcie może go otwierać z zewnętrznych źródeł. Zobaczymy taki mały eksperyment, czy faktycznie to coś na promocję tego kanału pomaga. Dobra. Także chyba by było na tyle. Jak komuś nie odpowiadam na Discordzie albo na Facebooku, sorry bardzo, ale tak jak odpisałem wam kilku, mam mało czasu. Jeżeli będę spędzał cały dzień na odpisywaniem wam na komentarze pod YouTube'em, na komentarze na Discordzie, na prywatne wiadomości wszędzie, a takich wiadomości naprawdę jest kupa ostatnio, to nie będę miał czasu na przygotowywanie materiałów na ten kanał. Także gdzieś tutaj trzeba po prostu to zrównoważyć. Jak znajdziecie token TLC721 z gotowym rozwiązaniem, takie jak na przykład Radible, to stworzę tam właśnie swój token i za ileś tam dolarów sprzedam wam 15 minut mojego czasu, gdzie będę mógł się poświęcić wam w 100% i odpowiedzieć na wszystkie was nurtujące pytania, pomóc się zarejestrować na giełdę i cokolwiek, nie? Także jak znajdziecie taki projekt, dajcie znać na Discordzie. Dobra, także w tym materiale też by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!